Okej, czym się charakteryzuje przedsiębiorca? Jeżeli chodzi o, jak już mniej więcej wspomniałam, na Wikipedii przedsiębiorca to jest osoba, która posiada firmę, bo tak mówi nasze polskie prawo. Natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. W moim mniemaniu samo posiadanie firmy jeszcze nie robi z nas osoby przedsiębiorczej, bo można mieć firmę, ale nie być przedsiębiorczym. Zgadzacie się tak? Mniej więcej? Tak. Okej, dobrze. W związku z czym zajmiemy się teraz tym, dlaczego uczyć dzieci przedsiębiorczości. Ja to tak na skrótowo napisałam. I będzie kilka powodów, dlaczego w ogóle i dlaczego tak wcześnie. Ponieważ no, przedsiębiorczości można się uczyć, jak się jest dorosłym, można. Można się uczyć w szkole, jak się jest nastolatkiem, też można. Dzisiaj jesteśmy w tej średniej grupie wiekowej, 7-11, to musicie wiedzieć, co się działo w grupie wiekowej 3 do 6, tak? Bo byli rodzice, którzy mieli 2,5-latki, a była jeszcze jedna mama, która miała prawie niewidoczny brzuch, dopiero była w pierwszej ciąży, tak? Na zasadzie, Jezu, ja się muszę dowiedzieć. I wtedy te pytania, tak jak wcześniej, były bardzo rzeczywiste. Natomiast faktycznie klienci do mnie dzwonili, że okej, przedsiębiorcze dziecko, ale po co tak wcześnie? Po co uczyć 3-latka? Okej, po co uczyć przedsiębiorczości w ogóle? By nauczyć o pieniądzach, jak to rozumiecie? Albo po co według Was uczyć o pieniądzach? O wartości pieniądza, co można kupić. Jak wejdą w dorosłość, to się zderzą z pieniądzem. Nawet w dorosłość, kurczę, jak w dorosłość. Tak. No między... O konieczności i umiejętności wchodzenia w posiadanie tychże pieniędzy, bo to jest jak gdyby przesłanie. Tak, też. Skąd się biorą? Przede wszystkim dlatego, że pieniądze dzisiaj są bardzo często powodem problemów. Powodem problemów, a nie powinny być. Dlaczego? Dlatego, że to jest tylko narzędzie, które my możemy wręcz przeciwnie wykorzystać do rozwiązywania problemów, a bardzo często dzisiaj pieniądze są powodem tych wszystkich kłopotów, a tego byśmy nie chcieli. Druga rzecz. To ja zrobię. O. Jedynka, dwójka. Bo mają potencjał. Taką wam anegdotę przytoczę. Właśnie 8-letni synek powiedział kiedyś takiej pani, powiedział, że ja, mamo, będę drugim najbogatszym człowiekiem na ziemi. No i teraz jest taka konsternacja, tak, że no fajnie, że ma ambicje i w ogóle wierzy w siebie, tylko jeżeli już tak wierzy w siebie, to czemu drugi? Mamo, Bill Gates stworzył Microsoft, nie można niszczyć legendy. No, także o co chodzi? Dlatego, że jeżeli tu jesteście, to pewnie jesteście z rozwojem osobistym, czy w ogóle poszerzaniem wiedzy za pan brat. I mając takich rodziców, jest łatwiej wierzyć w siebie. Natomiast bardzo często zapominamy o tym, że to dobrze, jeżeli dzieci nie wychowujemy na nasze podobieństwo, tylko do tego, żeby osiągnęły więcej niż my jesteśmy w stanie, więcej niż my możemy sobie wyobrazić. I faktycznie, wasze dzieci mogą być drugim albo nawet pierwszym najbogatszym człowiekiem na świecie. I dlatego warto nauczać o tych pieniądzach teraz, żeby te wszystkie błędy były popełnione wcześniej. Jak to rozumiecie? Rozwój to norma dzisiaj. Może jest to standardem tak naprawdę w obecnych czasach, że się należy rozwijać. Jak się nie rozwijamy, no to się cofamy, tak? Ja mam takie głupie powiedzenie, że nawet papier toaletowy się rozwija. To prawda. A wczoraj było powiedziane, że jak się ktoś nie rozwija, to się zwija. No tak. Różnica polega na tym, że jak nasze pokolenie wchodziło na rynek życia, tak to nazwę, to rozwój osobisty nie był normą. I wystarczy, że ktoś więcej czytał, znał dwa języki, a nie jeden, albo w ogóle jakiś znał, to już po prostu było wygrane życie. I można było zrobić jakąś tam karierę, czy po prostu robić wrażenie. Dzisiaj rozwój osobisty stał się normą. Jeżeli ktoś się nie będzie rozwijał, to nie będzie gdzieś tam wyżej, nie będzie nawet w normie, tylko będzie daleko, daleko i 5 metrów mułu. Bo takie są teraz standardy. Teraz wszystkie szkolenia rozwojowe. Heja, banana, tak? Wszyscy się szkolą, rozwijają, wychodzą ze swojej strefy komfortu i tak dalej. Natomiast wszystko to jest dla dorosłych.
I my musimy wyjść ze swojej strefy komfortu, oduczyć się starych niedobrych nawyków, nauczyć się na nowo pić wodę i różne takie rzeczy, czytać książki. A można tego wszystkiego, tak jak mycia zębów, nauczyć w dzieciństwie dziecka, które nie będzie musiał tego nagle na siłę się uczyć, tylko to będzie tak zwana normalka. By dały sobie radę. I tutaj Wam przytoczę statystyki ze strony e-gospodarka.pl. Jest grupa Kruk SA, która robi dosyć regularne badania na temat nawyków finansowych Polaków. I grupa wiekowa, która nas interesuje, to jest 18-25. Dlaczego? Dzieci do 18 roku życia mniej więcej są jeszcze pod Waszymi skrzydłami. 18-25 to już jest ten moment, kiedy widać pierwsze efekty ich edukacji finansowej. W Polsce, jakie jest w tej grupie wiekowej 18-25, jak uważacie, jakie jest średnie zadłużenie w Polsce? Pewnie bardzo wysokie. Nie, no średnie, jakbyście stwierdzili. No, 18-25 to wtedy jeszcze się raczej nawet nie pracuje, tak? Zwykle to są studia. Na osobę, jakie jest średnie zadłużenie na osobę? Około 2000 zł. To da więcej, to da mniej. Ale. Średnie na osobę. Kwota konkretnie, tak? Tak. Kwota, tak? 5, 6. 4 średnie zadłużenie na osobę, ale w Wielkopolsce i Małopolsce 5. Tutaj u nas jest troszeczkę więcej. Co to są za zadłużenia? 48% to są zadłużenia wobec banku, 26% wobec telefonii, czyli nie płacą rachunków za telefon, i 10% to są jakieś inne instytucje, może nawet prowident. Sama znam takiego 23-latka, który ma roklinię, kartę kredytową i prowidenta. Także będzie mu w pewnym momencie smutno, jak zacznie się z tego wygrzebywać. Okej, okay. I teraz dlaczego tak wcześnie? Będzie piąty. O. Im wcześniej, tym naturalniej. Jak to rozumiecie? Ja już też wspomniałam mniej więcej jednym zdaniem. To, co mówiłaś, że staje się to wtedy normą, tak? Jeżeli zaczynamy odpowiednio wcześniej, a nie czymś, czego dziecko musi się nauczyć i wychodzi z tej strefy komfortu. Tak? Dziecko tak. Się nie musi nauczyć przedsiębiorczości. Tak, tak. Moim zdaniem. Czyli? No trzeba... Tak zrobić, żeby to było normalne. Nie, moim zdaniem dzieci są przedsiębiorcze, tylko nie można tego w nich zabić. O! Tak, no tak, tak też tak można powiedzieć, też tak można to ująć. Póki jesteś bohaterem. Im mniejsze dziecko, tym ma większą wiarę we własnego rodzica, bo rodzic to jest autorytet, bohater, osoba, która nie popełnia błędów i wie wszystko. Rodzic wie, skąd się bierze słońce, rodzic wie, co jest za ścianą, jak jeżdżą samochody i zna odpowiedzi na wszystkie pytania. W pewnym momencie, nie wiem, czy już w Waszej kategorii wiekowej, może już przy dzieciach bardziej bystrych, zorientują się, że rodzice też popełniają błędy. I potem nie będą tak chętne w tym, żeby zawierzać Wam we wszystkim, co mówicie. Więc im wcześniej, tym lepiej, bo tym dziecko jeszcze będzie mniej oporne. Jak traficie na grupę wiekową 8-14, czyli na ten moment, kiedy dzieci wchodzą w ten okres buntu, niektóre bardziej, niektóre mniej, ale wtedy są skłonne nawet zrobić na złe, że skoro tak mama mówi, to ja dokładnie zrobię odwrotnie. Oto, zrobię po prostu znakiem matematycznym. Dużo będę matematycznych znaków robiła. To jest znak mniejszości. Im większy wpływ ma rodzic na dziecko i im wcześniej to się dzieje, tym potem mniejszy wpływ ma otoczenie. A jaki wpływ ma otoczenie, między innymi szkoła, na konkretnie przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność popełniania błędów i tak dalej, to po Waszych minach widzę, że wiem, ale kilka jeszcze rzeczy dopowiem. Marku, jak byś wytłumaczył inflację swojemu, swojej córce? Ale w ogóle wiesz, co to jest inflacja? No tak. No tak.
No to jest właśnie ten problem, że my generalnie wiele rzeczy wiemy, prawie wszystko wiemy, a jak nie wiemy, to jesteśmy w stanie wygooglać i w 5 minut wiemy. Tylko jak wytłumaczyć inflację 15-latkowi? A jak 7-latkowi i jak 3-latkowi? Wczoraj wytłumaczyliśmy inflację 3-latkowi, więc dzisiaj w waszej grupie wiekowej to powinno być w ogóle żaden problem. O co chodzi? Einstein powiedział, że jeżeli nie potrafisz tego wytłumaczyć prostymi słowami, to znaczy, że niedostatecznie to rozumiesz. I bardzo często jest tak, że faktycznie my na tych finansach się znamy tak jak dziecko we mgle, że mniej więcej kojarzymy, ale gdyby tak jak krowie na rowie chcieć rozpisać, to nie do końca się orientujemy, albo musielibyśmy po prostu usiąść i spróbować sobie to poukładać w głowie. I my młodszemu dziecku tłumaczymy pewne rzeczy, tym te rzeczy bardziej dla nas stają się oczywiste. Zbudowaniem bogactwa jest jedna zasada. Im wcześniej, tym lepiej. Jeżeli w wieku 20 lat ktoś założy firmę, popełni kilka błędów, ktoś splajtuje, tu weźmie jakąś pożyczkę, nietrafiona inwestycja itd., itd., w wieku 30 lat jakieś ma tam już doświadczenie, w wieku 40 lat już tak wie, co robi i buduje bogactwo. A jeżeli te wszystkie błędy w mniejszej skali popełni, mając 8, 10, 15 lat, to potem z o wiele większym doświadczeniem buduje to bogactwo w latach wcześniejszych i też z większym zapleczem finansowym, bo do tego dążymy, żeby te dzieci nie zaczynały zupełnie od zera. No i tutaj jest, że tak powiem, implikacja do poprzedniego, czyli chodzi o własne błędy. To też o tych błędach będę parę razy mówiła, dlatego, że pojawiają się na przykład takie pytanie, że no dobra, wprowadzić kieszonkowe czy coś tam, a co jeżeli moje dziecko to wszystko wyda w pierwszy dzień? To co wtedy? Nie będzie miała drugiego dnia. No to 29 dni jeszcze czekania, jeśli miesięcznie. Tak, no to wtedy gratulacje. Wasze dziecko właśnie popełniło błąd, który będzie pamiętało do końca życia. Jak dostanie pierwszą wypłatę, to pewnie nie wyda jej w pierwszy dzień. I tak jak teraz z kieszonkowym będzie mniej płakać, tak z wypłatą płakać by się można byłoby się zapłakać, tak? Bo w tym momencie jeszcze przyjdą rachunki, jest zupełnie inna skala odpowiedzialności. Więc jeżeli dzieci popełniają błędy, no to gratulacje, bo jesteście na najlepszej drodze. I tutaj jest taka kwestia, która trąca rozwojem osobistym. To znaczy, jeżeli mamy poczucie, że mimo to, że coś tam wiemy o pieniądzach, no nie potrafimy nim władać, że ten pieniądz trochę włada nami, to w tej kategorii, w tym zakresie spada nasza samoocena, spada poczucie wartości. A w momencie, kiedy wiemy, że my mamy władzę nad pieniądzem i my wiemy, co robimy z tym pieniądzem, to wzrasta samoocena. Mają na czy takie słowo sprawczość? Sprawczość, jest takie słowo, tak. Zresztą jedno z moich ulubionych, bardzo często go używam. Ja to użyłem w kontekście słowa dioptrię. Aha. Dlatego, że finanse to jest temat tabu bardzo często. I boimy się przyznać na przykład, albo odpowiedzieć wprost na pytanie dziecka, mamo, ile zarabiasz? No bo jak tobie to powiedzieć, tak? Bo z jednej strony, jak powiem, że zarabiam tyle, to dziecko sobie wymyśli, Jezus Maria, tyle pieniędzy w ogóle, to dlaczego mama mi nie chce kupić czekoladki, skoro mamy tyle mamony? A z drugiej strony, no dobra, co jeżeli powtórzę w przedszkolu czy w szkole? I prawda, sąsiadka się dowie, że tak mało, a aspirujemy do więcej, albo że tak dużo, a my nie chcemy się chwalić, albo w ogóle, że taka kwota, tak? O takich rzeczach się nie mówi. I przez to, że takich rzeczy się nie mówi, bo my zostaliśmy wychowani w takiej mentalności, przez to, że się o tym nie mówi, dziecko też nie ma okazji zapytać o to. No bo skoro pieniądze są tematem tabu, no to dziecko też nie ma okazji się zainteresować i zapytać, a co z tym, a co z tym, a co z inwestowaniem, a co z giełdą, bo to jest coś, co nie dotyczy jego dziecięcego świata, będziesz starszy, to się dowiesz. I ostatni punkt. Ta
talent niewykorzystany. Nie widzę mnie w kamerze, zaznaczyli mi, że mam tutaj stać. Talent niewykorzystany jest mniejszy niż rozwinięta umiejętność. Dlaczego? Dlatego, że owszem, są dzieci, które mają talent, po prostu wrodzony jakąś umiejętność. Tak jak ty tutaj powiedziałeś, że wszystkie dzieci mają talent, a potem się tego nie rozwija. Tak, są takie dzieci, u których się widzi, tak jak ty na przykład widzisz różnicę, tak? Że jedno dziecko bawi się innymi zabawkami, a drugie dziecko bawi się jeszcze inaczej i z tych zabawek potrafi zrobić niestworzone rzeczy. To znaczy, że już ta smykałka jest widoczna, bo córka... Ta starsza to jest córka, tak? Mhm. Dobrze. Córka ma smykałkę też, tylko że do czegoś innego. Być może jeszcze nie jest to zauważone. Natomiast, jeżeli jest talent, nawet największy, i jest niewykorzystany, to prawie nie ma żadnej wartości, bo jeżeli ktoś pięknie śpiewa i śpiewa pod prysznicem, no to może mu to sprawia radość, tak? Ale jest to talent niewykorzystany. Natomiast rozwinięta umiejętność to jest tak, jak wczoraj podałam przykład Nataszy Urbańskiej, nie wiem, czy kojarzycie taką piosenkarkę. Piosenkarkę, tancerkę, tam w ogóle full wypas. Natasza nie potrafiła śpiewać. Trafiła do teatru Buffo i brała ogromną masę lekcji śpiewu, lekcji emisji głosu itd., itd. I teraz śpiewa pięknie, bardzo poprawnie, czysto, może nie tak jak Whitney Houston, ale śpiewa bardzo ładnie. I to jest ostatni powód. I teraz mam pytanie, który z tych powodów jest waszym powodem? Bo z jakiegoś powodu tutaj przyszliście na szkolenie? Większość. Większość.